do Betlejem, naszego parafialnego Betlejem, do świątyni, aby przywitać Pana, nowonarodzonego Pana. Zauważmy, że jest dzieckiem. Chciał być dzieckiem, chciał wzrastać jako dziecko, chciał być w ogóle człowiekiem i przez to być blisko człowieka i mówiąc po ludzku, rozumieć każdego człowieka. Przywitajmy się z Jezusem nowonarodzonym, jak to dobrze, że Jezus jest z nami. To właśnie dzisiaj w szczególny sposób możemy wołać do Niego, podnieść rękę, Boże Dziecie, błogosław Ojczyznę, błogosław rodziny, nas samych. I zauważmy Maryję, przywitajmy się z nią, pochylona nad dzieckiem, rozkochana w swoim dziecku, prawdziwa matka, cicha, spokojna, piękna jak wiosna, przyniosła na świat Boga, zachwycona i zadumana nad swoim pięknym macierzyństwem. I zauważmy, przywitajmy się ze świętym Józefem, ojcem prawym, sprawiedliwym, którego Kościół nazywa oblubieńcem Najświętszej Marii Panny i opiekunem Jezusa Chrystusa. I razem w tę świętą noc, cichą noc, aniołami zaśpiewajmy chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. I poklękajmy z prostymi, szczerymi, pokornymi pasterzami przed Jezusem i oddajmy Mu pokłon i złóżmy dar swojego serca. Serdecznie Was witamy, drodzy parafianie i mili goście, na tej Eucharystii, którą od wieków nazywamy pasterką. Ta Eucharystia jest sprawowana w Waszej intencji, w intencji parafian żyjących i zmarłych, a także w intencji gości, którzy przybyli tutaj do naszej świątyni. Natomiast udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł pański, chwała pańska zewsząd jego świeciła. Tak w tę wyjątkową noc Bożego Narodzenia na nowo odkrywamy, że Bóg nie jest zmęczony człowiekiem. Pomimo wielu rozczarowań, jakich doświadcza z naszej strony, mimo odrzucenia go przez wielu, Bóg nie zniechęcił się do człowieka. Jest nim nieustannie zainteresowany. Wciąż chce wchodzić w nasz ludzki świat. Dlatego, że pokochał nas miłością wieczną i trwałą. To jest, moi drodzy, główne przesłanie wydarzenia z Betlejem, które dziś świętujemy. Bóg nie zmęczył się człowiekiem. Tymczasem człowiek od samego początku swojej historii, jakby tego do końca nie rozumie. Już biblijny Adam dążył do niezależności od Boga. W swojej wolności wybrał grzech, a więc życie bez Boga. Łudził się, że poza nim potrafi pięknie żyć i być szczęśliwy. Jednak historia zapisana na kartach Biblii temu zaprzecza. Również dzieje innych ludzi, choćby budowniczych w wierze Bala, narodu wybranego, wyraźnie potwierdzają, że człowiek, próbując żyć bez Boga, doznaje wielu rozczarowań i porażek. Mówimy, że ludzkość uczy się na błędach. Jednak nie zawsze. Również
swoje życie często poza Bogiem, a nawet wbrew Niemu. Wielu ludzi zarówno słowem, jak i synem swojego życia zdaje się mówić, że Bóg jest im niepotrzebny. Zadają pytanie, czy Bóg pomoże mi sfinalizować pomyślnie dobry interes, zrobić karierę, osiągnąć sukces, zdobyć przywileje, używać życia. I sami sobie odpowiadają, wręcz przeciwnie, on mi przeszkadza, on mnie ogranicza. Jego przekazania są przestarzałe. Jego co on chce w naszym życiu. Bóg nie stanowi zagrożenia dla człowieka. Jak pisał Ojciec Święty Benedykt XVI. Tam, gdzie jest Bóg, jest przyszłość. Tam, gdzie jest w nas najpierw, w nas
naszej rodzinie, naszej bliskim, w naszym kraju, w parlamentach, na naszych ulicach. Niech to słowo spokleje w tę cichą, cudowną noc, kiedy Bóg się urodzi. Moi drodzy, kiedy Bóg się urodzi, świat wygląda całkiem inaczej. Ale przede wszystkim Bóg się ma narodzić w nas. Mickiewicz powie choćby 1000 razy: Jezus urodził się w betlejemskim żłobie. Biada ci, jeśli nie narodzi się w tobie. Niech się więc rodzi w nas. Podczas każdej pustelki, w każde święto zauważamy bliskich naszych, którzy przybywają z daleka z Polski i z Agencji. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn.